Ten tir zmierza w kierunku Kielc. Na razie mamy pewność, że nie zjechał z autostrady, ponieważ od końca listopada, a więc od otwarcia autostrady na odcinku Szarów-Tarnów, tiry mają zakaz poruszania się po niej. Mogą korzystać jedynie z Krajowej Czwórki, Kraków-Rzeszów. Ten zakaz to wynik negocjacji pomiędzy władzami miasta, GDDK i A, ponieważ autostrada w Tarnowie się kończy, a więc cały ruch, który z niej zjeżdża, wjeżdża wprost do centrum miasta przez Aleję Jana Pawła II. Co już teraz w godzinach szczytu powoduje w tej części miasta prawdziwy paraliż. Od momentu uruchomienia możliwości poruszania się autostradą obserwujemy wzmożony ruch samochodów, szczególnie tranzytowych. A do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego, a w szczególności do szpitalnego oddziału ratunkowego, dociera wiele osób, którym potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Ten ruch to już teraz problem dla szpitala, bo karetki tracą czas stojąc albo przedzierając się przez korki. Na absurdalny pomysł wpadło Ministerstwo Transportu, które chce, aby autostradą od jesieni tiry mogły już legalnie jeździć, ale tylko te, które od strony Krakowa jadą na Kielce, a więc ominą Tarnów. Ale czy na pewno? Nikt nie może wykluczyć na pewno przykładowo takiego rozwiązania, że kierowca jadący na przykład w stronę Rzeszowa zjeżdża sobie na rondzie w stronę Lisiej Góry i w Lisiej Górze na rondzie zawraca i już w sposób legalny jedzie w stronę Rzeszowa. Egzekwowanie takiego pomysłu Ministerstwa Transportu przez policję byłoby więc nie do wyegzekwowania, o czym mówią nawet sami tirowcy. A kto to sprawdzi w ogóle, czy samochód pojedzie na Kielce, czy pojedzie na Rzeszów? To nie jest do sprawdzenia, takie coś. Tak myślę. Myśli pan, że kierowcy mogliby to trochę wykorzystać? Na pewno. Znając naszą polską mentalność, to na pewno. O pomyśle ministerstwa oficjalnie nic nie wiedzą władze miasta i obawiają się, że takie rozwiązanie totalnie sparaliżuje komunikację w Tarnowie. Ten ruch, który dzisiaj obserwujemy, jest na granicy wytrzymałości. Już nie mówię o niszczeniu dróg. Wpuszczenie kolejnych tirów może być tragiczne dla miasta. Dla miasta i dla pacjentów, bo wtedy karetki miałyby znacznie bardziej utrudnione zadanie, by na czas dotrzeć do szpitala, tym bardziej, że już teraz jest to duży problem. I tutaj może wystąpić zagrożenie dla życia i zdrowia naszych potencjalnych pacjentów, a przecież nasz SOR obsługuje aż 3 powiaty. Miasto Tarnów, powiat Tarnów i powiat Dąbrowa Tarnowska. Dlatego dyrekcja szpitala apeluje, by dopóki autostrada kończy się w Tarnowie, ciągle obowiązywał tam zakaz jazdy dla tirów. Jaka będzie ostateczna decyzja w tej sprawie, powinno okazać się w ciągu najbliższych tygodni. Julita Majewska, Tarwizja.